W życiu popełniam bardzo dużo błędów. Na przykład wczoraj dodałem do kolacji cebulę i do teraz mi cieknie tutaj jakaś łezka. Przepraszam, proszę nie pisać teraz, ja tu się żalę, okej? Okay? To Sylwia, to moment. Przepraszam. No i dodałem cebulę. Dlatego postanowiłem, że dzisiejszy dzień będziecie kontrolować wy. A jak to będziecie robić? Czy ja zaproszę zaraz tutaj jakiegoś widza? Przyjdzie tutaj jakiś gagatek i będzie mi mówił: dobra, Jasiu. Teraz rób mi masaż. Nie, nie, nie. Mam tutaj takie oto sprytne urządzenie, czyli telefon Realme 6 Pro, który zresztą tutaj jest pudełeczko, proszę bardzo. I dostałem ten telefon do przetestowania, ponieważ jest naprawdę bardzo dobry, a dodatkowo jeszcze na Black Friday będzie przecena i będzie kosztował tylko 999 zł. 400 zł, nie? Dobrze mówię? Ile kosztuje? 1399, a będzie 999. Tak, no. Nie no, kurde, dawno miałem matematyka, jeszcze jest tak, no, niby poranek, niby nie, śniadanie nie jadłem. I dlatego moja moc obliczeniowa jest słaba, nie to co ten telefon! Dobra, rozpoczynamy nasz dzień od najważniejszego pytania. Na sam początek, jak wstajesz, to o czym myślisz? Ty grunt pewnie sobie wstajesz tak z rana i myślisz, ja pierniczę, kolejny dzień pracuję, ale to polskiego życie jest przepiękne. A witam, witam! Dzisiaj będziecie decydować się o moim dniu za pomocą ankiet. Dlatego na sam początek pierwsze pytanie. Co się ubieramy? Tak na elegancko czy na luźno? Dodajemy do mojej relacji. Zobaczymy zaraz, jak ludzie zagłosują, co wybiorą. A w tym czasie sobie pogram w Brawl Stars. Ale fajnie, płynnie działa. Bardzo fajnie. Jak zaraz będę miał prawdziwych przeciwników, którzy grają naprawdę, a nie komputerowe boty, to jak wszystkich zmiotę, tak o. Szanuję bardzo mocno za to, jak ta kamera jest ukryta. Tak w ekranie. Przecież to jest, kurde, 22 wiek. Uwaga, jak zagłosowali nasi widzowie. Ej, jest mała różnica głosu. Tylko 100 głosów przy takiej małej ilości osób. Większość głosuje na luźno, więc się cieszę. Jesteście moje mordeczki, takie kochane. Jak obrałem ten taki wizerunek, że jestem pan Jan. Także myślę, że już nastąpiła diametralna przemiana moja. Witaj, córko. To noszę tylko jakieś koszule i tak dalej. Ja myślałem, że się będę dusił. Że mój artystyczny duch się będzie dusił. Ja potrzebuję, kochani, więcej luzu. Mamy wyniki. Mam nadzieję, że to się nie zmieni, ale póki co 55% osób zagłosowało za luźno. I się bardzo z tego cieszę. Idziemy zatem ubrać się na luźno. Cyk, do mojej garderoby. Przepraszam za syf, ale uwaga. Jak dużo się dzieje w głowie, to także dużo się dzieje ogólnie w domu. A co ja się tłumaczę? Jestem syfiarzem po prostu. No i jak ja was kocham. Dziękuję wam ślicznie, że wybraliście opcję na luźno. Zatem na początku wybierzmy koszulkę. Czy ma być taka bardziej czarno-biała, czy kolorowa? I wyniki! Otóż 53% osób zagłosowało za kolorową koszulką. Zatem szukamy teraz kolorowej koszulki tutaj i się zastanawiam, jaki kolor. Pierwsza moja propozycja, zielony. To jest taka zieleń a la green boisko piłki nożnej. I jeszcze kolejna koszulka, to tu polecimy biała czy czarna. To też kolor, nie? Czerwona niech będzie. Ta jest fajna taka. Social media worker. Kochani, zrobimy sobie zdjęcie tych koszulek. Patrzcie w ogóle, ile to jest aparatów. Macie taki szerokokątny. Chyba nie zrobimy zdjęcie. Jest też aparat taki, o, zwykły. Jest przybliżenie dwukrotne. Jest przybliżenie pięciokrotne. I z tego co widzę, to szczegóły są całkiem dobre. Czekaj. Ty, no jakby stał obok. Sztąks. Foteczka cyknięta, lewa, prawa. Cyk. Dodajemy do relacji i czekamy na wyniki. Tak bawię się tymi aparatami. I tryb selfie jest naprawdę zacny. Albo ja dzisiaj ładnie wyglądam. Zgadnijcie, jaka wygrała. Ta-dam! Czerwona social media worker. Ale do tego trzeba dobrać jakieś dłuższe spodnie, bo ja w takich fajnie się chodzi po domu, w krótkich spodeneczkach, ale wiadomo, że jak będę chciał wyjść do ludzi, gdzieś na dwór, coś pobiegać, coś porobić, oby nie, to wtedy może być ciężko, więc chodźcie. Wybierzemy sobie dresy, bo skoro luźno, to muszą być dresy. Pierwszy taki, o, a drugi szary jak moje życie, bez łapek w górę od widzów. Wiecie co robić. Kurde, ubrudzone jakieś spodnie czymś. Te idą do prania. Te są takie fajne. Jak Winczak, i one mają też takie fajne zawieszki. Widzisz co ten telefon robi? Pod różnymi kątami, to jest widoczne. Yo. Wybraliście czerwoną koszulkę, ale wiadomo, że bez spodni ani róż. Więc wybierzcie teraz spodnie. Czy szare, czy czarne.
Starałem się, by nie było cringe'owo, ale pewnie nie wyszło jak zawsze. No i jestem ubrany, tak jak prosiliście. Czarne spodnie wygrały i się bardzo cieszę, bo to rzeczywiście idealnie fituje i idealnie wyglądam. No ale wiadomo, że jeśli chodzi o wygląd, no to się patrzy nie tylko na ubrania, ale także na człowieka. No i jestem już ubrany, tak jak prosiliście. No i teraz czas na fryzurę. Jak mam się dzisiaj uczesać? To jakoś się zaczesać na bok i być przelizanym, czy opuścić grzywę do przodu, tak jak zawsze. I poszło. Zatem czekamy na reakcję. Mam dobrą wiadomość, otóż grzywa zostaje, więc dziękuję wam. Po prostu czytacie mi w myślach. Ale teraz przechodzimy dla drugiej rzeczy bardzo ważnej z rana, czyli śniadanko. Grzywa zostaje na głowie i bardzo wam ślicznie dziękuję, bo właśnie takie włosy uwielbiam, taki niż masz i tak dalej, jesteście wielcy. A teraz przechodzimy do śniadania, bo z rana zjadłem bardzo mało, a chciałbym zjeść takie solidne śniadanie. Jaki więc temat śniadania? Amerykańskie, włoskie. Poszła relacja. Zobaczymy. W pierwszej ankiecie wygrało amerykańskie śniadanko, w drugiej ankiecie też wygrało amerykańskie śniadanko. A szkoda, bo liczę, szczerze mówiąc, na francuskie jakieś baguette. Żydę włoski. Chodźcie do kuchni. Jak amerykańskie śniadanie, no to możemy podać zarówno na słodko, jak i na słono. Jakie wybieracie? Ludzie, słodko wygrywa, a ja już byłem gotowy na słono. Czekaj, ja dopiero wstawię historię do siebie. Co ty będziesz pisała swoim widzom, żeby głosowali na... Jaka walka! Ile jest? 42 do 58. No niestety, Sylwia, niestety. Naleśniki amerykańskie. No i lecimy. Naleśniki już się robią, jest ich dosyć sporo. Chcę tak jak w amerykańskich filmach poustawiać ich tak w rządku, żeby było ich aż tyle, żeby potem sobie to tak od góry oblał wszystko syropem klonowym. Obok, jak widzicie, smaży się bekonik, ponieważ Sylwia jednak chce zjeść na słono. Więc dla siebie smażę. Ja oczywiście nie zjem. Tak jak w amerykańskich restauracjach, tu już robi się czarna kawa w dzbanku. Ale co za robisz? I uwaga, ostatni pancake wleciał. Co prawda nie jest taka wieża, ale taka też jest spoko. Uwaga, tego od góry nie. Fajnie spala. Trochę czekolady. Nie. Amerykańskie śniadanko gotowe, jak to amerykańskie śniadanko. Obok kawa w dzbanku i obok jeszcze mleko. Wygląda świetnie. A jak smakuje? Przekonajmy się. Jeśli ktoś chce przepis, to przepis jest w opisie. Ale solidna porcja. Ja już po tych dwóch gryzach czuję się taki najedzony, ja? Kochani, pojedzone i to solidnie. Pytanie teraz, czy wychodzimy na dwór i robimy jakieś aktywności, jakieś sportowe bieganko albo gra w piłkę? Czy zostajemy w domu i tutaj robimy coś ciekawego? Dobra, zagłosowaliście, że mamy wyjść z domu. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj jest bardzo ładna pogoda, a właściwie była, bo zanim zrobiliśmy śniadanie, to już jest ciemno. Jesień w Polsce, czemu ty jesteś taka? No ale dobra, jedziemy do sklepu, bo poprosiłem was o różne zadania. Zagłosowaliście na m.in. gra w piłkę i tak dalej, a niestety u mnie piłka ostatnio się troszeczkę rozwaliła. O, coś dla mnie. Sportowa sekcja, to lubię. No, nie no, wszystkie te rzeczy, gumy, nie gumy, mam. Pisali mi widzowie, żebym na skakance poskakał. Tu jest skakanka jakaś. A ty jaki masz rekord kapek? Zapytam widzów, czy mamy kupić darta elektronicznego. Jeśli tak, to dzisiaj pokażę wam, jak rozwalę w nim Sylwię. Zapytam jeszcze, czy kupujemy piłeczkę? Ta jest taka fajna, twarda. No i cena się zgadza. 59,27. Zagłosowaliście, by kupić, to kupujemy. Zobaczmy, jak piłeczki. Piłeczki 88% zagłosowało na tak. To biorę. Dobra, teraz pytanie. Kupujemy piłkarzyki czy cymbergaja? Wygrał cymbergaj. Dobra, lecimy dalej. I po zakupach. No i w korkach, już 10 godzinę chyba. Ja tu chcę uprawiać sport, ja tu chcę być zdrowy chłop w zdrowym ciele, ale przez te korki to mi się znowu zachciało jeść. 2000 years later. Dostałem pierwsze zadanie od Alicji Machulik. Machaj do każdego człowieka, którego spotkasz. Będziemy to robić. Przy okazji mamy też bieg na kilometr. Dzień dobry. Cześć. Biegniemy.
udostępniłem, że biegnę. Możemy się zatrzymać. Musicie mi uwierzyć na słowo, że to był kilometr. Zadanie od Zuza. Zatańcz. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Dostaliśmy zadanie, by zagrać w piłkę nożną. No i zrobimy to, zrobimy to. Słuchaj, Filip, zasady są takie, że mniej więcej od takiej odległości trzeba walnąć w poprzeczkę. I zobaczymy, za którym razem mi się uda, a za którym tobie. Ten, kto przegra, będzie musiał krzyknąć na cały głos: kocham cię i imię swojej dziewczyny. Ewentualnie idola. Możesz powiedzieć Jay Dabrowski. Chodźcie. Dobra, pierwszy strzał. Nieudany. No kurde! Siódmy strzał, kochani. Siódmy! Udało się! Teraz ty grunt. Jak chcesz, to możesz, wiesz. Od razu, bez strzelania, bez męczenia. No je, no. Jak się twoja kochana nazywa? I co chciałbyś Weronice powiedzieć? A nie, Wiktoria. Kocham Wiktorię! Okej, lecimy z kolejnymi zadaniami na świeżym powietrzu. 30 pajacy. Raz. 30. Ja pierniczę, zakwasy będą. Jak niedawno nie robiłem pajacyku. Zapytać kogoś, który mamy rok. Kurczę, słuchajcie, jest sytuacja bardzo dziwna na świecie i staramy się zachować taką odległość w miarę rozsądną, więc do nikogo nie będziemy podchodzić. Zrób salto. O, ktoś tu chce mnie połamać, widzę. Skacz na skakańce przez 10 minut. Słuchajcie, zadania zrobione, niektóre. Jest już bardzo ciemno, jest już bardzo zimno. Więc jeszcze zrobiłbym sesję taką wieczorną przy pomocy tego kochanego telefonu. Dajcie mi tylko znać, przebrać się czy w tych ubraniach. Aż 69 osób zagłosowało, żeby się przebrał, zatem przebieramy się. Słuchajcie, zatem wróciliśmy się przebrać, bo chcieliście, żebyśmy się przebrali specjalnie do sesji nocnej. Wybraliście stylówkę elegancką, zatem wybrałem coś takiego, tutaj lekko włożyłem koszulę. Tutaj wtedy tak lekko na bok dajemy płaszcz i to wygląda mniej więcej tak. Już nawet zaprezentowałem to na Insta Stories. O, jaka refia mody, matko. I 70% osób zagłosowało, że ta stylówka jest ok. Zatem idziemy z nią zrobić nocną sesję przy pomocy właśnie tego telefonu. Mamy jedną foteczkę, ale idziemy dalej szukać jeszcze jakichś fajnych spotów. Sprawdzamy jak aparat i powiem wam, że mimo słabego światła, zobaczcie, zarąbiście to wyszło. Dobra, co? A? Pan fotograf dumny ze swojej pracy? Tak, bardzo. Zjemy coś, czy będziesz spadał za jakiś czas? No to zjemy. Słuchajcie, zgłodniałem trochę, więc robimy ankietę, gdzie zapytam się widzów, co możemy zamówić na dowóz. Ponieważ już nie będziemy gotować, to zajmie dużo czasu, a fajnie by było sobie zjeść coś jeszcze z gruntem, bo grunt o 18 mniej więcej pracuje, a jest 17.40, to żeby chłopaka nie trzymać całą noc. Chodźcie. No i wystawiliśmy naszych zawodników. Sprawdźmy szybko, kto wygrał. Kuchnia amerykańska, kuchnia polska, a w trzeciej kuchnia włoska. No to teraz te wszystkie trzy kuchnie zmierzą się między sobą. Ostatecznie wygrała... Widać? Nie widać! Kuchnia polska! Brawo! W przerwie na jedzenie odpowiem wam na pytanka, o które poprosiłem na Insta Stories. Zobaczymy, czy ktoś podesłał. Czy wy mnie dalej lubicie, czy już nie. Betka, chciałbyś jeszcze jakiegoś zwierzaka? Czy nie w tym momencie. Jeśli się przeprowadzimy już do naszego domu, który budujemy tam na wsi, no to tam prawdopodobnie będę chciał mieć cały zwierzogród. Jakieś chomiki, być może jakieś kuski i tak dalej, bo tam będę miał dużo przestrzeni do tego i też możliwości. Natomiast tutaj w mieszkaniu, gdy będę miał jeszcze niedługo kolejne dziecko, no to posiadanie pieska, dodatkowo dwóch dzieci i zajmowanie się tym całym pięknym stadem, no to będzie ciężkie, więc na ten moment nie,
ale w przyszłości owszem. Jak ci smakowały pancake'i? Wyszły ci? Tak, wyszły. Sekretem moim jest to, że zamiast 30 gram cukru dałem 60 gram cukru, więc były słodkie, a ja lubię słodkie. No może nie było to najzdrowsze śniadanie, ale raz na jakiś czas, raz na jeden dzień można takie coś zjeść. Jak Pola reaguje na ciążę Sysi? Polusia czasami się przytula tak do brzuszka Sysi, ale nie wiemy, czy to jest jakby zamierzony efekt, że jakby coś przeczuwa, albo coś tam wyczuwa, że serduszko jeszcze jedno bije, czy po prostu jak jest zmęczona, to się przytula. Nie wiemy. No Pola też jest na tyle mała, bo ma 10 miesięcy, że za bardzo nie wie, o co chodzi ogólnie w życiu i wszystko jest dla niej nowe. Nawet jak klaśniesz, to on potrafisz klaskać, chociaż ostatnio sama się nauczyła i klaszcze. Chłopiec czy dziewczynka? Dla mnie to nie ma znaczenia. Płeć to płeć. Tak naprawdę każda osoba jest inna i płeć nie klasyfikuje żadnej osoby. Ja jestem mężczyzną. No widać po mnie. Nie będę wam udowadniał jeszcze w inny sposób, no ale jestem mężczyzną. Można by było powiedzieć, że każdy mężczyzna powinien się za błot bawić samochodzikami. Nienawidzi nie samochodzików. O wiele bardziej lubię G.I. Joe, które są a la lalki, czyli że można poruszać tymi postaciami, a najbardziej to kochałem klocki. Miałem takie swoje klocki drewniane i nimi się bawiłem, tworzyłem domy i tak dalej, tworzyłem własne królestwa. Kochałem się bawić żołnierzykami, ale jakby ktoś mi dał autko i o, popatrz jakie autko, to nie za bardzo. Natomiast na przykład moja Polusia, jak dostanie autko, to się jara totalnie. To, że ktoś jest chłopczykiem, nie oznacza, że od razu jest klasyfikowany tu. Czy podobają ci się wybory widzów dotychczas? Tak. Bardzo mi się podobają. Jest jedzonko, kochani, jest jedzonko, nasze pyszne polskie jedzenie. O tak. To nie moje. Oh my god. O kurde. Dalej. Mamy kotlecik drobiowy. Tu dla pana operatora. Katuszka. I to też moje. Będziesz chciał wrócić jednego pierożka? Nie. Całe szczęście. Kto waszym zdaniem wygra? Sysia i Jasia. Zobaczymy jak obstawią i czy będą mieli rację. Idę zagłosować. Gramy. To się przemieszcza! Nie! Czekaj, dlaczego to się przemieszcza, Jasne, Halo? Nie zrobię. Przecież ty robisz taki ruch, że ty tu i Jasne, nagle się przemieszcza. Do ile gramy? Do trzech? Może. Nie wolno wychodzić poza połowę! Czuję się, jak jeden, jeden. To jest takie ciężkie. Tego się nie da. No chyba, że strzelić się samobuje. Dwa, jeden. Taki stres! No co mnie tu? A to... O! Zepsute to jakieś. Nawet nie widziałam, gdzie on poleciał. Misiaczku, jesteś najwspanialsza. Ty jesteś takim dobrym graczem w to. We wszystko. No. Kochani, ostatnia gra. Zobaczymy, kto teraz będzie miał więcej cierpliwości i zręczności. Nasz Realme będzie nagrywał wszystko w zwolnionym tempie. Tam lecimy. Bo ja nie będę szukać tych klasków, jakie przywrócisz. Dałem fory. Widzicie, to się nazywa być gentlemanem. Słuchajcie, już trochę czasu minęło, mniej więcej półtorej godziny temu poszedł grunt. Ja od tego czasu montuję trochę filmik i pytanie do widzów mam. Czy mogę sobie zrobić troszeczkę przerwy i na przykład zagrać w LOLa? Poszło świat, zaraz zobaczymy, czy pozwolą. Na pewno pozwolą, przecież to są dobrzy ludzie. Mają dobre serce. 5 minutes later. Oczywiście, pewnie, że mogę... Co jest? Ludzie, co jest? Naprawdę? 66% zagłosowało osób, że nie mogę grać? Halo, no co jest, ludzie? No dobra, to biorę się za montaż. Potrójna ósemka. Uuu, ludzie! A,